Poglądy i osądy. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże państwu i panu. Chciałbym z księdzem kontynuować temat rozmowy porannej w Cztery Oczy o waszej akcji kromka chleba dla sąsiada. Tak bym tego sąsiada podrążył. Skąd on się wziął? Skąd taka troska sąsiada? Czy może z tego, że Polska tak się mocno ostatnio podzieliła na PiS i antyPiS? No człowiek nie jest samotną wyspą, wiadomo, że, że zawsze żyje w, w tłumach, w tłumie, we wspólnocie. No i ten, kto jest najbliżej, ten, ten powinien najwięcej wiedzieć. My wiemy, że człowiek może wpaść w ręce różnych zbójców. Mamy taką piękną przypowieść w Ewangelii: wpadł w ręce zbójców. No i przechodzili koło niego ludzie. Jedni widzieli, widzieli go wszyscy właściwie. Pierwszy, drugi, a tylko jeden zareagował. I co zrobił? No i zszedł tam na dół, gdzie on leżał. Wyciągnął go, opatrzył mu rany, wtedy tą medycyną jaka była, czyli wino i oliwa. Potem go wsadził do samochodu, ale tym samochodem było bydle, był osioł, i zawiózł go do szpitala, czyli do gospody wtedy, do hospicjum, hospes, gospoda. I tam wyjął denara, to była tak dziś mniej więcej równowartość dzisiaj 250 zł, powiedział gospodarzowi miej o niego staranie. Pielęgnuj go. Jak będę wracał, a jeżeli więcej wydasz, to ja ci dopłacę, ale pilnuj go. Oczywiście to już była instytucja tego spada. A jacy mogą być współcześni zbójcy? O, ciekawe pytanie, ale mi się wydaje, że tutaj metafora pomoże nam trochę dojść do sprawy. To mogą być podatki, to mogą być kredyty, to mogą być pożyczki, to mogą być koledzy. Ale to kredyty i pożyczki bierze się na własną odpowiedzialność. No tak, ale potem nagle y, gdzieś, nie wiem, przychodzi nauk, przychodzi choroba, przychodzi zdarzenie losowe, trąba powietrzna i, i, i już potem nawet, ja, ja rozmawiałem nawet z tymi, którzy, których trąba dotknęła, tak. oni mówili, proszę księdza, no niewiele dachówek poleciało, ale chcielibyśmy kawałek z tej, z tej kwoty, która by była zbierana w diecezji dostać, bo mamy kredyty, prawda? Tak, Więc oni tak. już byli w sytuacji pewnego uzależnienia albo, nie wiem, tuzin wnuków, Dzieci. Mówimy dalej o rodzinne. Tak. Znaczy, to jest, nie Dobrze, są zbójcy, no, no ale, ale te, te zdarzenia to losowe. To wymieniajmy zbójców. Choroba na przykład. Y Potem związane z tym wizyty u lekarza, u aptekarza. No i cała masa zbójów, które, które człowieka z mogą złe dopaść. Tak, złe towarzystwo kolegów, hazard. takich przemądrzałych. Tak, takie różne uzależnienia. Alkohol, hazard, narkotyki. Y... I nagle jesteśmy, tak. nagle jesteśmy biedni, tak? I nagle się zaczyna I... zjazd. Nagle się zaczyna zjazd i... Nie wiadomo, gdzie się kończy. I waszym zadaniem jest ymm, odszukać tych zjeżdżających. Albo Jaki znaleźć tych, tych, którzy zjechali już na dół. I no. właśnie znowu schodzimy, tak, w tej Ewangelii, schodzimy tam na dół i wyciągamy tego człowieka. I tutaj bym podkreślił rolę parafialnych zespołów Caritas, wolontariuszy. Mamy ich w diecezji. Około 3000 tysiące. Żadna inna organizacja pozarządowa taką grupą yy, Bożych wariatów nie dysponuje. <grym> Bo boży, są wa, Bożych ludzie? wariatów świetnie. Tak, to są ludzie, którzy. Świet... Oni się nie obrażają, jak się na nich mówi? Nie. nie. Hej, Boży wariacie, pomóż mi. Tak jest, tak. No jakoś trzeba ich nazwać, ale. Kim są ci ludzie? Trzy tysiące wolontariuszy. Wolontariusz to jest łacińskie słowo volo. Tak, no, volo, ochotnie. czyli chcę, chcę, chce mi się. Ale kim mi się oni pomagać. Są? Kto to? To są Kto najczęściej to? kobiety po 50. Dlatego, że tak, tak. Wolontariusz to jest rodzaj żeński. Kobieta, która już powiedzmy bardziej odchowała swoje dzieci. Teraz tam wnukami się zajmuje, ma więcej czasu, jest dyspozycyjna, a przede wszystkim ma swój geniusz kobiecy, swoją wrażliwość. Mężczyzna tyle nie widzi, ile ona widzi. I mężczyzna nie potrafi tak się wzruszać, jak kobieta się wzrusza. Kobieta ma większą wyobraźnię. To Jan Paweł II o tym mówił, o tym geniuszu kobiety. Więc tutaj te wszystkie ruchy, które próbują zrównać mężczyzn i kobiety, one, one po prostu zadają. E, Feministki e, powinny teraz księdzać na świat. Tak, dlatego że kobieta jest, jest, jest genialna. Powiedzmy, kobieta robi to, czego, na co mężczyznę nigdy nie stać, i, i tam kobieta dopiero zaczyna tam, gdzie męż, faceci się męczą. A to jest prawda. Proszę Księdza, wróćmy do tej waszej akcji bardzo szlachetnej. Kromka chleba dla sąsiada. Kromka chleba kojarzy się z dożynkami, a właśnie przez województwo przetacza się ich fala. Ponoć plony były obfite w tym roku, zatem no. pewnie i dziękczynne szesą. są, jak to się no. mówi dzisiaj, z wypasem. Myśl, myślę, że te plony były obfite. Co prawda, dom rodziny stoi na wsi, więc zawsze byłem, jestem człowiekiem z wioski. Wiem, jak gdzie ojc... stoi? W Zakrzowie, tam gdzie są Lewada. Ojcy na pewno obrodziły ogórki, obrodziły pomidory, rewelacyjnie, to wiemy, natomiast jak rolnicy jako grupa zawodowa będą oceniali, bo to się jeszcze nie skończyło, prawda, zostały jeszcze ziemniaki, zostały buraki, kukurydza na polu, ale myślę, że nie jest źle. I... I teraz właśnie, bo to nie jest kącik rolniczych, tak, chciałem dążyć do tego sąsiada, że to mamy dożynki, mamy hmm. obfitość. Czy powinniśmy tego sąsiada dopuścić do swojego dorzynkowego stołu, tego, który nie ma kawałka pola, bo go dorwali zbójcy? No właśnie, tutaj chodzi, wydaje mi się, że dorzynki to jest taka doskonała okazja do refleksji, yy, zarówno dla producentów żywności, a więc nazwijmy ich rolnikami, ale także dla konsumentów. To znaczy, czy ja muszę zawsze wszystko kupować w nadmiarze, czy tylko muszę kupować tyle, ile potrzebuję? Zwierzęta nas to uczą. Zwierzę je tyle, ile potrzebuje. Oczywiście są jakieś chomiki. Poza moim psem. Tak, Pad już, rozerwało go. Nie, 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 nie. Gdybym mu nie ograniczał, to zjadłby wszystko. <grym> tak, no a więc tutaj musimy podpatrywać naturę i człowiek ma rozum i powinien wiedzieć, że kiedy idzie do sklepu, no to czasami, kiedy ja patrzę, jak te wodospady towarów wędrują do koszy. I potem w domu dopiero następuje refleksja, to jest mi niepotrzebne, tego za dużo. Za parę dni zauważam... I to ląduje że... w śmietniku. Tak, tak. I to... jak to się ma do waszej akcji? Żeby no się... podzielić się częścią? No i właśnie, tu jest doskonała okazja, bo tu może nie chodzi tyle o czyny potem, tylko tu chodzi o refleksję. Żeby człowiek zdobył się na refleksję. Czy to jest mi potrzebne, co akurat kupuję? Bo człowiek kupuje oczami. Ale jednak jest istotą rozumną i dlatego ta refleksja nie powinna go nigdy opuszczać, zwłaszcza w sklepie. I to się zaczyna od małych dzieci. Przez dziecko idzie między półkami i ona do wszystkiego wyciąga rękę. Bo kolorowe, I, bo ładne. I tu popuści. jest rola rodziców, wychowania. Ale potem, kiedy nasza ta mama idzie i wie, że tam czekają wolontariusze przy, sklepie, przy drzwiach, ona mówi: Wiesz co? Nie każdego stać. Są dzieci, które no, nie mają. Na śniadanie jajka, sera, szynki, czegoś jeszcze innego, jak my mamy, wiesz? Pomyślimy o tych dzieciach, kupimy dla niego puszkę na przykład konserwę rybną. Zostawimy to, bo to jest długi termin przydatności. A teraz chciałbym jeszcze księdza poprosić o kolejną refleksję, jakoś pobudzić ją, księdzu, bo wiem, że ksiądz jest zapalonym ekologiem. Mówiliśmy o, o, o plonach, o dorzynkach. Bez dbania o ziemię nie byłoby dobrych plonów. Tak, w tej chwili wydaje mi się, że nawet, nawet w naszej z nie wiem, co się dzieje, tam w okolicach Koźla powstaje taka aleja Tornad. 2008, ponad 200 dachów zostało wziętych do nieba. W tamtym roku w Koźlach Rogu 28 budynków. W tym roku moja gmina cisek. A jak się to Ponad ma? Do, 50 domów. Do plonów, Więc, do, do Jak to do się do chleba? Ma do Mi się wydaje, że, że to, się, to ma się jakoś do plonów. Ekolodzy widzą, to jest ten ruch ekologiczny, który widzi, że w naszych relacjach z przyrodą coś nie gra. Że wycinamy na potęgę lasy, po to na przykład nawet takie gatunki drzew szukamy, żeby mieć drewno do rakiety, do tenisa. A że tam przy okazji potem to narusza cały biotop, całą równowagę ekologiczną. Tam to drzewo, tego drzewa nie ma. Zostaje powiedzmy woda, coś zostaje zalane. Więc natura pokazuje nam, że ta rabunkowa gospodarka surowcami. My na przykład w ogóle nie egzekwujemy, tylko rabujemy te surowce, wyciągamy, ale zagospodarować. Ja pamiętam, jak się ma ekologia do, do, do żywności. Powiem panu, moja ciotka mieszka w, w Bytomiu, na ulicy Odzańskiej I to jest ulica, gdzie pod spodem były, były kopalnie. Były to na zawał robione. Tam nie dbano potem, żeby odpowiednio to podstemplować, wypełnić piaskiem, bo to były drogie metody. Więc ciotka nigdy nam nie dała pewnego talerza, bo, bo z jednej strony było pół, a z drugiej się wylewało. Taki był krzywy stół. Więc tak ma się ekologia do żywności. Oczywiście to jest humorystyczne, ale, tak, tak, ale my y, po prostu czujemy. W ten jak... sposób zawsze ktoś nie dojadał, i nie dojada teraz, <grym> jeśli operujemy ciągle metaforami. Tak, więc, więc y, natura pokazuje nam to pustynnienie terenów y, typowo rolniczych albo zalewanie terenów, gdzie ludzie muszą emigrować, bo ta natura. Ona się buntuje przeciwko człowiekowi. Człowiek ją gwałci, człowiek ją rabuje, człowiek ją niszczy, zatruwa, toksyczne odpady. Więc to ma się, to my żyjemy z Ziemi. Ona została nam dana jako dar Stwórcy. Musimy ją szanować, respektować, bo inaczej przestanie nas żywić. Zaczęliśmy od kromki chleba, skończyliśmy na globalnych sprawach natury, ekologii. Yy... A wszystko to przy okazji akcji Kromka chleba dla sąsiada na Krakowskiej, kiedy tak. i o której? Już tak. Jutro od 10, chyba przez 6 godzin na Krakowskiej, będziemy promowali właśnie y, pomoc człowiekowi, który nie ma, nie ma co do garka w A ja rozmawiałem z księdzem doktorem Arnoldem Drexlerem, dyrektorem Caritas Dietyzji Opolskiej. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę. Poglądy i osądy.